Ojcze, po jakimś czasie za tymi kamiennymi murami pojęłam, jak bardzo zbłądziłam w przeszłości. Przeżarła mnie żądza kradzieży. Straciłam całą kontrolę. Bardzo mi wstyd. Wszystko dzięki Tobie, Ojcze. I tak, czy Ojciec pomógłby mi otrzymać wcześniejsze zwolnienie warunkowe? Najnowsze badania dowodzą, że po odpowiednim przysposobieniu zwierzęta takie jak psy czy papugi można nauczyć czytać, używać ognia, a nawet doceniać sztukę. Jeśli to prawda, to co tak właściwie odróżnia nas ludzi od zwierząt? Wiesz co? Tak, oczywiście. Tylko nie wiem, jaki to ma związek z moją... Jedną chwilę. Ojcze. Gotowe? Próbowałaś kiedyś? Wyzwanie zaczyna się po pierwszej wiśni, kiedy wciąż jest w ustach. I teraz z którym zębem rozgryzać drugą? Jeśli niechcący ugryziesz pierwszą, po całym włożonym wysiłku to nie skończy się dobrze. Tak, dobrze. Ojciec wybaczy, ale co ze zwolnieniem? Tak, to powinno być możliwe. Naprawdę jest szansa, Ojcze. Wiedzę, szepnę komisji dobre słowo na twój temat. Wielkie dzięki, Ojcze. Jeśli... Te małe niecne rączki zaczynają mi się podobać. Nie naprawię już twojej wypaczonej duszy, ale nie mogę zignorować twoich zdolności. One mogą mi się jeszcze przydać. Masz dopilnować, by stan Jotaro Kujo nigdy nie opuścił tego więzienia. To twoja misja. Tak, usunąłem z dysku pamięci Mirashą całą wiedzę na mój temat. To oczywiste. Także pozostałem nieuchwytny. Jedyną różnicą między ludźmi a zwierzętami jest tylko i wyłącznie chęć trafienia po śmierci do raju lub jej brak. Ludzie przez całe życie powinni kierować się marzeniem o raju. W tym tkwi całe piękne dziedzictwo natury człowieczej. Toksyczna ulewa. Był rok 1988. Wówczas poznałem w Egipcie człowieka, który, jak twierdził, potrafił zatrzymywać czas i zaprzyjaźniłem się z nim. Pewnego wieczora powiedział mi: jeśli człowiek zechce trafić do raju, jest pewien sposób. Był młodym i niezmiernie pięknym mężczyzną, ale otaczała go pewna aura, jakby przeżył już kilka wieków. Ja miałem tylko 16 lat i uczęszczałem do seminarium. Ho, nie patrz tak na mnie. Chodzi mi o ludzki umysł. Nie każę ci umierać. Ten raj tyczy się ludzkiego ducha. Tam, gdzie trafia po śmierci, twój duch i siła rozwijają się jednocześnie. Zastanawia mnie, dokąd on zmierza. Akurat ty powinieneś to pojmować. To właśnie w raju jest prawdziwe szczęście. O ile tam się dostaniesz. Jestem świadom, że nie można odnaleźć szczęścia, mając niezniszczalne ciało, kury pieniędzy czy władzę nad ludzkością. Zwycięstwo należy do tych, którzy ujrzeli raj na własne oczy. I dlatego muszę się tam dostać bez względu na cenę. Jak dokładnie chcesz to osiągnąć? Mam swój dziennik. Zapisałem tam wszystko, co wiem. Szukaj mnie w Egipcie. Wtedy ci wytłumaczę. Jeśli mam to rozwikłać, przyda mi się twoja pomoc. Niestety, zanim dowiedziałem się, jak sięgnąć raju, owy dziennik został zniszczony, spalony w popiół. Zrobił to ojciec Rolin, Jotaro Kujo. Tamtego dnia poznał treść dziennika. Po zniszczeniu księgi na zawsze zapieczętował w sobie jej tajemną wiedzę. Wymazana wraz z samym Dio Brando. Człowiekiem, który chciał sięgnąć raju. To teraz obowiązkowo Jotaro Dio. Ho! Podchodzisz do mnie. Zamiast uciekać w popłochu, wolisz ze mną walczyć. To tak okazujesz wdzięczność Josephowi. Po tym, jak oddał życie, by wyjawić ci sekret The Word. Niczym zdesperowany student na egzaminie, który na pół minuty przed dzwonkiem nieudolnie próbuje coś na bas grać. Ho, ho! To podchodź sobie, ile chcesz. The Word. Puri!
Czy to wam się kiedyś znudzi? Uwielbiam bawić się głosem.